Moi drodzy, targi karawan z salą to nie tylko kampery, przyczepy kempingowe i namioty, ale również ciekawe rozwiązania, ale ja lubię ciekawostki. Cześć Michał, kłaniam się. Cześć. Lubię gadżety, naprawdę jestem w gadżeciach, a ty przywiozłeś nie tyle gadżet, co naprawdę rozwiązanie na maksa praktyczne. Opowiadaj, co to w ogóle tak naprawdę jest. Więc jest to taki kompleksowy system stojący do kampera. Coś w stylu rozwiązań smart home, tylko jakby dedykowanych stricte do pojazdów karawaningowych. Mhm. Do kamperów, kamperwanów, przyczep. Tak. Co tutaj mamy? Do 10 urządzeń, którymi możemy sterować. To jest nasza główna centralka sterująca. To jest to urządzenie. Dokładnie, to jest to urządzenie, tak, 10 urządzeń, którymi możemy sterować. Oprócz tego mamy od razu ściemnianie oświetlenia też. W zestawie jakby, jak jeżeli pod któryś ze złącz podepniemy oświetlenie, kwestię ściemniania oświetlenia też mamy już załatwioną. Z drugiej strony mamy komplet czujników, z którymi nasze urządzenie się integruje. Widzę, silnik, zewnętrzna temperatura, dokładnie tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy monitoring dwóch poziomów zbiorników. Dwa napięcia akumulatorów, rozruchowego, hotelowego. Integrację z regulatorami MPPT. Wspieramy wiele różnych typów, wiele producentów, więc nie tylko ten, który jest tutaj pokazany, ale też Victrony, Lumiaxy, Volty, więc jest tego sporo. Dodatkowo integrujemy się już też z tymi czujnikami, które klient ma w pojeździe. Nie do końca musi instalować nowe czujniki wody. Integrujemy się też z wieloma typami, które są już zainstalowane. Okay. Dodatkowo do 4 czujników temperatury zewnętrznych możemy podpiąć. Tutaj już mamy cały pakiet czujników w środku w urządzeniu. Mamy stację pogodową, czujnik ciśnienia, temperatury, wilgotności. Waży wszystko? Tak, wszystko już jest w tym małym module zintegrowane. Okay. Więc jeżeli na przykład siedzisz gdzieś dłużej na jakimś kempingu, okazuje się, że załamanie pogody, to ciśnienie spada bardzo szybko, masz podobny alert, jak ma to miejsce w zegarkach sportowych, tak? Dostajesz informację, że prawdopodobnie nadchodzi burza, schowaj markizę, schowaj krzesła. Mega! Coś może się zdarzyć. Może się coś zdarzyć, że tak powiem, możesz mieć jakieś straty finansowe z tym związane, nie? Dobra, więc jakby... ale gdzie mam pogląd tego? Bo widzę, to są antenki, czyli jasne, są komunikacja już mówię. Bezprzewodowa. Oczywiście, komunikacja jest bezprzewodowa, więc używasz swojego tableta bądź telefonu do podglądu jakby całości przez aplikację. Okej. Okay. Nie potrzebujesz dedykowanego ekranu, nie potrzebujesz dodatkowych kosztów z tym związanych, tylko korzystasz z własnego urządzenia, telefonu, dowolnego smartfona, tabletu. Nawet na laptopie może się podłączyć pod urządzenie i mieć podłącz. Po prostu od siebie. Dostajesz apkę, bądź wchodzisz na stronę, łączysz się z Wi-Fi, wchodzisz na stronę i też masz podgląd. Więc nawet bez instalowania też możesz do tego się dostać. Wszystko wiem. Co ja tutaj w takim razie widzę? Co tutaj w takim razie widzisz? Oczywiście. Pierwsza sekcja to są dane z regulatora MPPT, więc nie dość, że szczytujemy te dane z regulatorów i masz to samo, co masz na regulatorze, często gdzieś tam ukrytym w przestrzeni bagażowej. Nie musisz już tego ekranika na przykład wyciągać tak samo. To na tej podstawie też mamy całą automatykę sterującą jakby. Jeżeli stoisz na przykład w słońcu, akumulator jest praktycznie pełen, nie jesteś w stanie już przyjąć więcej energii, urządzenie może załączyć dodatkowe odbiorniki. Może na przykład podładować rower elektryczny w bagażniku, załączyć grzanie wody. I tak wiemy, że ten prąd się zmarnuje i tak jakby już akumulatora bardziej nie naładujesz. Dlaczego tego nie zużyć, nie? Właśnie. Więc jakby tu taka mądra automatyka na tym też jest oparta, więc nie jest to tylko taki odczyt danych czujników, tylko całe jakby scenariusze zachowań systemu i pełna automatyzacja tego, nie? Mega, okej. Okay. Dodatkowa lada chwila wypuszczamy moduł do sterowania klimatyzacją i chińskim webasto też jakby, nie? On też tutaj będzie z tego poziomu dostępny. Jasne. Mamy do 10 urządzeń, którymi możemy sterować, tak? W przypadku oświetlenia możemy sobie wejść, możemy przyciemnić sobie oświetlenie na przykład, nie? Też nie ma problemu, że... No, nie przyciemniło, dokładnie tak. Okej. Co więcej? To jest otwarte, powiedz mi, czy to jest na sztywno wszystko zaprogramowane? Już mówię. Jest taki kompromis, żeby generalnie było to proste w instalacji, użytkowaniu i tak dalej. Urządzenie kupujemy już w wersji takiej skonfigurowanej, gdzie mamy dokładne ikonki na obudowie, co gdzie mamy podpiąć, aby instalacja była prosta. Nie wymaga takich specjalistycznych narzędzi. Mamy złącza śrubowe, które wystarczy przykręcić kabel bez żadnych skomplikowanych zaciskalek. Tak. Spora część naszych klientów instaluje to samodzielnie. Okay. Jeżeli ktoś chce pomocy, jakby mamy warsztaty partnerskie, do których odsyłamy wtedy na instalację. Jeżeli chodzi o konfigurację, jeżeli mamy jakąś nietypową konfigurację, możemy zrezygnować z któregoś urządzenia, podpiąć tutaj coś innego, zmienić w ustawieniach aplikacji i wtedy funkcje też nam się zmieniają. Jak podepniemy oświetlenie, mamy ściemnianie, jak podepniemy, nie wiem, wentylator dachowy, mamy sterowanie temperaturą, sterowanie wilgotnością tym wentylatorem, nie? Więc jakby funkcje są też zależne od tego, co podepniemy. Pokaż mi trochę, jak to działa, bo tutaj masz na przykład czujnik zalania, tutaj jest jakaś woda szara. Oczywiście, już Ci pokazuję. Pierwsza rzecz, na przykład rozpoczynamy jazdę, tak? Rozpoczynamy jazdę, standardowa sytuacja, kto gasi światła z tyłu. Zawsze zostają zapalone. Dokładnie, gaszą się same, sprawa się rozwiązuje, nie? Jasne. Tutaj jasne. Jak zobaczymy sobie, widzimy przez co ten stan został zmieniony. Zmieniona przez regułę pojazd w ruchu, więc jakby ta reguła zmieniła nam jakby stan systemu, nie? Jasne, rozumiem. Dodatkowo co mamy? Na przykład załączamy sobie pompkę wody, proszę Cię bardzo. Chodzi nam tutaj pompka wody, symulacja. Tak. I następuje zalanie na przykład kampera, tak? Typowa sytuacja.
Co w tej chwili wystąpiło? Dostajemy powiadomienie SMS, pompka wody zostaje zatrzymana, dźwięk systemu też dostajemy, że coś się dzieje, więc jakby całościowe takie funkcje alarmowe też tu mamy zapewnione. Nie? Boże, jak fajnie, żeby to się pojawiło, naprawdę. Dokładnie tak, więc tutaj jak najbardziej jakby wody, tak? Czuję, że tutaj została kropla wody na stykach, stąd jakby też informuje dokładnie. Jasne. Co więcej, przy tej pompce wody mamy też sterowanie czujnikiem ruchu pompku wody, tak? Bo często mamy taką sytuację, że klienci mają ciśnieniową pompkę wody. Jakiekolwiek rozszerzenie instalacji, wypompujemy cały zbiornik do kampera. Straty są niemiłosierne. Tą pompką wody jest jak żelazkiem. Wychodzimy z kampera, jest jak w przypadku wychodzenia z domu z żelazkiem. Wyłączyliśmy to żelazko, nie włączyliśmy, tak samo z tą pompką wody. Tak, dokładnie. Tutaj jest sterowana na przykład ruchem. Chodzisz po kamperze, ona na kilkanaście minut jest aktywna. Wyjdziesz z kampera, automatycznie się dezaktywuje, więc też mamy taką automatykę jakby, żeby nie trzeba było pamiętać o tym, jakby oprócz tego czujnika zalania, dodatkowe zabezpieczenie. Mega. Powiedz mi w takim razie, ile to kosztuje, czy są jakieś opcje, bo tu widzę cenę targową, 1850 zł. To jest cena jakby wyjściowa, coś muszę do tego dokupić? Już mówię, to jest cena centralki, to jest całe serce systemu, nasza centralka sterująca. Standardowa cena to jest 2400, mamy teraz promocję super targową jakby na centralkę. Dodatkowo do tego tak, jeżeli chodzi o czujniki, dobieramy indywidualnie pod klienta. 20 parę złotych czujnik z zalaniem, tam 40 parę złotych czujnik temperatury, tak? Syrena 50 parę złotych, więc to już dokładamy do klienta indywidualnie, każdy ma inne potrzeby jakby i poddany pojazd sobie konfiguruje. Wydaje mi się to być trudne, to jest trudne? Generalnie wiesz, w instalacji powiedziałem, nie. Że nie, ale tak jest, na pierwszy rzut oka. Mamy wygodne schematy jakby, montujemy to urządzenie za skrzynką z bezpiecznikami. I generalnie urządzenie po prostu pełni funkcję dodatkowego włącznika na każdym obwodzie, nie? Więc jeżeli instalacja jest dobrze zrobiona, montaż wcale nie zajmuje aż tak dużo czasu, nie jest aż tak ciężki, nie? Mega, mega. Bardzo mi się podoba, Michał, ale uważam, że z tą ceną coś by się dało zrobić dla widzów na biwak. Zdecydowanie dałoby się zrobić, że tak powiem, od standardowej ceny dla widzów na biwaku. Myślę, że jesteśmy w stanie zaproponować dodatkowe 10% rabatu jakby. Na hasło na biwaku. Dokładnie tak. Umówieni? Umówieni. Michał, bardzo dziękuję za przyjęcie. Dzięki. Powodzenia na targach, bo to jeszcze dzisiaj dla Ciebie nie koniec. Ja jestem gadżeciarz, bardzo lubię takie rozwiązania, ale zwróćcie uwagę, że rozmawiamy tutaj o naprawdę rozwiązaniach nie tyle gadżeciarskich, co po prostu praktycznych. Rzeczach, które nie raz, nie dwa uratują Wam tyłki. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce.